Produkt numer 268, w sprawie zadań podejrzanych do pracy prowadzonych w gimnazjum szkół podstawowych, przedszkoli. Uchyla się w całości uchwały z dnia 26 września Rady Dzielnicy 15 Miściowice. Paragraf drugi. Podtrzymuje się zadanie powierzone z zakresu pracy remontowej gimnazjum szkół podstawowych i przedszkoli na rok 2013 uchwalone uchwałą Rady Dzielnicy 15 Miściowice z dnia 25 października. Proszę Państwa, pozwolę sobie przypomnieć tylko temat. Jak dobrze pamiętamy, miał być przekazany ogródek Jordanowski dla zespołu szkolnego na osiedlu oświecenia. Jak się okazało, zabawki, proszę Państwa, nie spełniały norm, czyli były przeznaczone dla dzieci starszych od 7 do 14. Dlatego, żeby uratować pieniądze, wracamy się do poprzedniego zadania, czyli wykonania akwarium 100. Z tego co wiem, dzisiaj rozmawiałem z panią dyrektor z Wydziału Edukacji, temat nie został zamknięty. Pieniądze, które zostały przeznaczone z wydziału na remont, na wykonanie tego placu, zostaną przeznaczone na zakup urządzeń. Także cały czas się coś dzieje, mam nadzieję, wspólnie z panią dyrektor, Rada Dzielnicy, Wydział Edukacji, uda nam się, żeby pod tą szkołą powstała również praca. Dziękuję bardzo, tyle ode mnie. Proszę o opinię komisji merytorycznej. Komisja Sportu i Rekreacji czy opiniowała? Jednogłośnie za. Rewizyjna. Tak, jednogłośnie za. Budżetowa. Tak, opiniowała jednogłośnie za. Infrastruktury komunalnej. Jednogłośnie za. Praworządności. Nie opiniowała. Kultury i promocji. Nie opiniowała. Edukacji i młodzieży. Opiniowała za. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Zatem proszę o przyjęcie uchwały według numer 268 w sprawie zadań powierzonych w zakresie pracy remontowej gimnazjum szkół podstawowych przedszkoli na rok 2016. Kto jest za? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę Państwa, stwierdzam, że Rada Dzielnicy 15 podjęła uchwałę według uchwały numer 35, łamane przez 268, łamane przez 2013. Dziękuję. Proszę Państwa.